Witam serdecznie, ja jestem Piotrek, a to jest kanał Irlandzki Szlak. Słuchajcie moi drodzy, dziś mamy taki trochę inny, trochę wyjątkowy odcinek. Jest to odcinek jubileuszowy. Pierwszy film na tym kanale pojawił się dokładnie 3 czerwca 2019 roku, czyli mniej więcej 3 lata temu, no bo dzisiaj mamy 4 czerwca, no ale już nie kłóćmy się o ten jeden dzień. Z tej okazji jestem dokładnie w tym samym lesie, w którym byłem wtedy. Zresztą wtedy jak zaczynałem robić te filmiki, to w zasadzie nie miałem żadnych innych miejsc. Wiedziałem tylko, że tutaj w tym lesie rośnie trochę prawdziwków, jakieś maślaki, coś tam jeszcze i, że tak powiem, zaczynałem dopiero ogarniać ten temat. Ale między innymi właśnie dzięki temu kanałowi potem zacząłem się rozglądać po okolicy, jeździć, szukać, grzebać po tych mapach Google i tak dalej i dzięki temu znalazłem kilka kolejnych miejscówek. I powiem wam szczerze, że potem się troszkę rozleniwiłem i miałem te 4 czy 5 miejsc, które cały czas jeździłem. Później jeszcze doszło to Wicklow. No ale w tym roku sprawy się trochę zmieniły. Jak widzieliście, od samego początku jeździmy, szukamy nowych miejscówek właśnie pod kątem grzybów. No i generalnie powiem wam, że wydaje mi się, że w tych kilku laskach, które do tej pory znaleźliśmy, no jakieś grzyby na pewno będą. Nie wiem, czy w każdym będą prawdziwki rosły. W każdym bądź razie ja chciałem wam wszystkim serdecznie podziękować za ostatnie 3 lata. Udało mi się zgromadzić grubo ponad 7 tysięcy widzów. Zrobiłem ponad 140 filmów, które łącznie wygenerowały jakieś 1,5 miliona wyświetleń, tak więc nie wiem, czy to jest dobrze, czy to jest źle. Odpowiedzcie sobie sami. No, na pewno mogło być lepiej, ale podejrzewam, że mogło być też znacznie gorzej. Tak więc jest jak jest. Ja nawet nie mam zwyczaju, żeby w każdym filmie mówić, prosić o subskrypcję, o lajki, o co tam jeszcze. No, czasami mówię, no bo to takie już są tradycje na YouTubie, że po prostu, zresztą zauważyłem, że jak się poprosi, to jednak tych subskrypcji trochę więcej wtedy dochodzi. Tak więc subskrybujcie. Słuchajcie, ja oczywiście przed nagrywaniem tego odcinka sobie myślałem, co tam bym wam chciał powiedzieć i no oczywiście połowę rzeczy już pozapominałem, jak to jest ze mną. Chyba sobie zacznę następnym razem przy takiej okazji robić jakieś takie po prostu drobne notatki, żebym potem się w tym wszystkim nie pogubił. Ale to nic, mamy jeszcze kawał lasu do przejścia. Ja w zasadzie cały czas sobie idę teraz ścieżką. Tylko się rozglądam, co tutaj się dzieje przy drodze. Za chwilę zaczniemy wchodzić w lasy, tak więc jak mi się tylko przypomni, co wam chciałem powiedzieć, to na pewno to powiem. Póki co stopniowo zmierzamy w kierunku miejsca, w którym znalazłem pierwszego grzyba na tym kanale, bo chciałbym właśnie tam wrócić. Był to borowik ceglasty topory. Z tego co pamiętam, on już był wtedy taki dosyć starawy i nawet go chyba nie wziąłem. Ale pójdziemy dokładnie w to miejsce, może trafimy jakiegoś innego ceglaka. No a jeżeli chodzi o finał tego filmu, to jak już skończymy tutaj w tym lesie, to pojedziemy zobaczyć, jak te kurki. Już minęło ponad 10 dni od kiedy je znalazłem, ale nie sądzę, że im się coś tam stało, ponieważ no w Irlandii, pomimo że jest sucho, to mimo wszystko tam to co jeden czy co dwa dni te parę kropli deszczu spadnie, tak więc myślę, że kurki przetrwały i dzisiaj uda mi się chociaż kilka takich większych również zebrać i do koszyka dołożyć. No proszę, sromotnik smrodliwy. Nesce chyba też śmierdzi. Słuchajcie, dojrzałe owocniki w takiej postaci no wydzielają dosyć nieprzyjemny zapach, który przyciąga muchy, natomiast młode w postaci jeszcze czarciego jaja, czyli takiej kulki, która dopiero co wyrasta z ziemi, są jak najbardziej jadalne i smaczne. Już je wam kilka razy pokazywałem. Nie wiem, no rozejrzyjmy się, może znajdziemy tu jakieś czarcie jajo. O! Mam. I powiem wam, że jako, że to jest pierwsze i to jeszcze jest, jeszcze nie pęka w żadnym miejscu ta skórka, tak więc pewno można je śmiało skonsumować i taki mam zamiar. Zrobimy to jeszcze w tym odcinku, podejrzewam, chociaż już nieraz przy was to czarcie jadłem, no ale może ktoś jeszcze nie widział. Ale na razie chodźmy dalej, tylko słuchajcie, pojawił się jeden mały problem. Z przyzwyczajenia zostawiłem koszyk w aucie i teraz musimy z Neską wrócić po koszyk i dopiero będziemy kontynuować naszą wyprawę, no bo skoro dopiero co zaczęliśmy szukać grzybków, a już mamy pierwszego jadalnego grzybka, no to nie będę z tym chodził w ręce, jeżeli
Na przykład zaraz znajdę może kolejne czarcie jajo i może jeszcze jedno. Ha! O! Zobaczcie, a to się już przemienia powoli. Tu już się robi taka galareta, taki śluz z boku. Tego nie będziemy ruszać. Podejrzewam, że gdyby tutaj przyjść za parę godzin, to ono się już rozwinie i po prostu wyrośnie z niego ten falus. Ale popatrzcie, skoro tu jest tego tak dużo, o, widzę chyba następne. Widzę dwa kolejne, tylko że to już są też takie trzy nawet. Tam następne, o kurde. Ej, ale to jest dziwne, bo jest bardzo sucho ostatnimi czasy i... Nie, dobra, tych trzech nie ruszam, bo one są takie czterech. Tu są cztery takie w skupisku. Kurde, gdyby tu przyjść wczoraj, to podejrzewam, że można by większość tych owocników jeszcze zebrać. Popatrzcie. Nie kojarzę, żebym kiedykolwiek tak dużo tych czarcich jaj znalazł w jednym miejscu. O, proszę bardzo. To jeszcze będzie ok. No to już mamy dwa jajeczka. Tutaj również można spotkać kwitnące rododendrony. I generalnie to powiem wam, że trochę chyba zepsułem te pierwsze ujęcia z tymi czarcimi jajami, bo miałem wtedy ustawiony mikrofon na złą stronę i wydaje mi się, że dźwięk nagrany w tych pierwszych ujęciach był nagrany tym przednim mikrofonem. No ale to nic. Myślę, że coś z tego wyjdzie i tak. Teraz już wszystko powinno być prawidłowo. My z Neską ciśniemy. Jeszcze nawet się nie zbliżyliśmy w stronę tych grzybowych miejscówek. Na razie tylko tak sobie spacerujemy. Staramy się coś wypatrzeć przy ścieżce. No i zobaczymy. Czerwcowe grzybobranie. Jest pierwszy muchomor w tym roku. Chyba czerwieniejący, no. Nie będę go ruszał, bo wygląda bardzo marnie. Ale wiadomość jest taka, że mam tutaj dobre miejsce na muchomory czerwieniejące, tak więc zobaczymy, może tam już coś wyrasta. Aczkolwiek to, że rośnie tutaj w słońcu na ścieżce, to nie znaczy, że będą grzyby w ciemnym lesie. No zobaczymy. Zbliżamy się właśnie do miejsca, które dawniej było parkingiem, takim górnym parkingiem. Tutaj się dało dojechać i stąd po prostu można było sobie już iść prosto do lasu. No i to wszystko się skończyło z momentem nadejścia COVID-a. Wtedy zamknęli tam na dole, zrobili taką wąską bramkę. Postawili te wszystkie śmieszne znaki o dystansach społecznych. Między innymi taki właśnie, żeby w lesie trzymać 2 metry odstępu od innych ludzi. No, bardzo, bardzo ambitne znaki. No i tutaj można było dawniej zaparkować. A już tutaj wam powiem, że borowiki ceglastopore się pojawiały. Tak więc tutaj mam zamiar zaraz rozejrzeć. Po czym pociśniemy sobie tutaj w górę. Generalnie ja po tej części mało co chodzę, bo od dłuższego czasu sobie znalazłem parking całkowicie od drugiej strony. I sobie tam przyjeżdżam, bo tam jest znacznie mniej ludzi. No i ledwo zaczęliśmy iść tutaj pod górkę, już widzę pierwszego grzybka. Jest to drobnołuszczak jeleni. Grzyb jadalny o dosyć nieciekawym smaku. Tak więc nie będę go ruszał, niech sobie rośnie. One z reguły wyrastają z drewna, chyba zawsze. I tutaj też, jak się przypatrzycie, to on nie wyrasta z ziemi, tylko on wyrasta tutaj z tego pruchniejącego pniaka. Dobra. Idziemy dalej, bo Neska już tam jest u samej góry prawie. Muszę ją gonić, a mamy kawałeczek teraz, żeby się tutaj do góry powspinać. Kolejna sprawa, o której miałem wam powiedzieć, to jest Patreon. W Polsce to się nazywa Patronite, tylko że Patronite obsługuje tylko i wyłącznie polskie konta bankowe i tylko i wyłącznie płatności w złotówkach. Tak więc ja się zdecydowałem na tą międzynarodową formę. Jest to strona, na której możecie okazać finansowe wsparcie. Nie tyle mi, bo ja będę z wami szczery, chodzę do pracy, zarabiam wcale nie najgorzej i mam się z czego utrzymać. Nie potrzebuję dodatkowych środków finansowych. Ale możecie okazać wsparcie mojej stronie, mojemu kanałowi i po prostu spowodować, żebyśmy się szybciej rozwijali i żebym mógł kupić sobie na przykład zewnętrzny mikrofon bezprzewodowy, który
bardzo by poprawił jakość dźwięku i dałby mi nowe możliwości tutaj przy tworzeniu tych vlogów. Będę z wami szczery, z tych reklam na YouTubie to nie ma w zasadzie pieniędzy. To są takie pieniądze, że nawet się paliwo nie zwraca, tak więc ja cały czas przez te ostatnie 3 lata miesiąc w miesiąc dokładam tylko i wyłącznie. Jak widzicie, w tym roku kupiłem nową kamerę, w planie mam, tak jak wam mówiłem, mikrofon. Podejrzewam, że w przyszłym roku będę sobie musiał kupić nowy komputer, bo filmy w 4K tak dosyć słabo mi idzie montowanie. Cały czas kręcę w 1080, no bo wtedy mi po prostu prościej jest to wszystko w domu edytować. Wpłaty są jak najbardziej dobrowolne, ja nikogo do niczego nie namawiam. Również nie zamierzam w każdym filmie wam o tym ględzić, tak samo jak nie ględzę właśnie o tych subskrypcjach i lajkach i tym wszystkim. Każdy zrobi na co ma ochotę. Tam możecie wpłacić na przykład 1 euro miesięcznie na irlandzki szlak. Tak więc jak ktoś ma ochotę okazać wsparcie, zapraszam na Patreon. Link znajdziecie w opisie pod filmem. Koniec ględzenia. Idziemy teraz w takie fajne miejsce, które się nazywa 98 Memorial, czyli jest to miejsce upamiętniające 1798 rok, kiedy to Irlandia walczyła o swoją niepodległość i właśnie tutaj, w tym miejscu, do którego zmierzamy, był obóz partyzantów. Oni tutaj sobie stacjonowali na tym wzgórzu i z tego miejsca dokonywali po prostu ataków na brytyjskie oddziały. Tu widzę wszędzie pełno maślanki. W zasadzie na każdym pniaku. Tak więc tak nas wita ten obóz. Dookoła otoczony jest grzybami. Zobaczcie. Tutaj to w zasadzie można by było sobie przyjść i zrobić ognisko. Z tego co widać, to ktoś sobie tutaj czasami chyba pali ogień. Jest gdzie usiąść. Na upartego to by nawet tutaj namiot rozbił. Czemu nie? Nie wiem, czy w którymś z tych pierwszych odcinków tutaj już nie byłem. Ale to było tak dawno, że nie pamiętam. Tutaj macie tablicę upamiętniającą. Jeżeli ktoś sobie chce przeczytać, to niech sobie teraz zrobi pauzę, przeczyta i później kontynuuje. A my lecimy dalej. Niedługo już wejdziemy w las i zobaczymy, co tam rośnie. Jeszcze bluebellsy, zobaczcie. W innych moich lasach już nie ma śladu po hiacyntowcach. A tutaj się świetnie trzymają. Pomimo, że cały czas są wystawione na promienie słoneczne. Ciekawe. Dobra, słuchajcie, ja teraz idę na te ceglaki. Po drodze będę się bardzo uważnie rozglądać, głównie po tej stronie ścieżki, bo wielokrotnie już po tej stronie ścieżki grzyby znajdywałem. Nie tylko ceglastopory, ale również szlachetne i koźlarze i różne inne, ale no o tej porze roku chyba najlepsza, największa szansa, że trafimy ceglaka. Wiecie co, chyba lipa z ceglakami póki co. Jeden w tym roku się trafił, ale nie w tym lesie. I chyba się nie trafi, bo tak tu przepatrujemy z Neską te krzeszory dosyć starannie, metr po metrze. Chodzę, staram się, rozglądam dookoła, no ale wygląda na to, że jest pustawo. Powoli zaczynają już kwitnąć naparstnice purpurowe. Ja wam te kwiaty, te rośliny pokazuję co roku, ale dopiero w tym roku się dowiedziałem, że one są śmiertelnie trujące. Pomimo, że takie piękne. Powiem wam, że jestem lekko zawiedziony tym lasem. Spodziewałem się, że coś znajdziemy, a w efekcie końcowym zmierzam powoli do wyjścia i cały czas w koszyku mam tylko te dwa czarcie jaja. Już wam mówię, dlaczego się spodziewałem więcej. Po pierwsze, znam te tereny o wiele lepiej niż znałem je 3 lata temu. Wiem, gdzie, w jakiej okolicy jest szansa na jakie gatunki grzybów. No a po drugie, moja wiedza na ten temat jest znacznie obszerniejsza i po prostu miałem nadzieję, że nam się uda pozbierać jakieś grzybki, o których wtedy nie miałem pojęcia. Właśnie ala muchomory czerwieniejące, albo jakiś żółciak, albo żagiew. Tak więc ja powoli zmierzam do wyjścia, ale to oczywiście jeszcze nie koniec dzisiejszego wypadu. Robimy właśnie szybką teleportację na magiczną ścieżkę i
szukamy kurek. Dobra, moi drodzy, jesteśmy już na magicznej ścieżce. Zobaczymy, co tutaj na nas czeka. Generalnie to idziemy od samej góry. Tutaj w ten las na razie nie wchodzę, bo to jest raczej no, typowo prawdziwkowe miejsce, tak więc chyba nie ma sensu. Idę sprawdzić, co z tych kureczek zostało. Może coś jeszcze trafimy, zobaczymy. No, z tego, co widać, to pomimo, że grzybów nie ma, ale gatunków różnych można spotkać coraz więcej. No i słuchajcie, są pierwsze kureczki. Strasznie obeschnięte. Tutaj liście odgarnąłem, to jest taka bardziej żółciejsza i tutaj. Natomiast to, co było na wierzchu, to już są aż całe blade i wiecie co, chyba nie będziemy się szczypać, nie będziemy ich podlewać, nie będziemy cudować, tylko po prostu zbiorę ich jak najwięcej. Myślę, że będzie ich sporo więcej, bo to są jeszcze tych, to w ogóle wtedy nie było. Albo były, tylko ich nie zauważyłem. Tak więc nie ma co, tylko po prostu trzeba ich trochę nazbierać, a jak trochę popada za 2-3 tygodnie, to jestem święcie przekonany, że wyskoczą kolejne. Jeszcze całkiem spoko. Dobra, biorę te kilka, idę szukać dalej, bo to z tego, co podejrzewam, to teraz tu będzie tak, o co parę metrów będzie kurka. O, tu jest kurka. Tak więc pokażę wam tylko jakieś takie ładniejsze, podejrzewam, jak znajdę. O, tu jest kolejna. Taka malutka, tych takich całkiem już drobinek to nie będę chyba wydziubywał. Tylko te takie, że tak powiem, już większe od paznokcia. Patrzcie, to są te, które wtedy robiłem zdjęcie, były na miniaturce i które były wtedy największe i one urosły. One, pomimo, że trochę je ślimaki przyatakowały, to no, to już są konkretne rozmiary. Dobra, wracam do koszyka, wracam do tamtych. Będę sobie stopniowo szedł i szukał grzybków. Jak znajdę jeszcze jakieś takie konkretniejszej wielkości, no spójrzcie, to już gdyby on nie był przez ślimaka objedzony, to by był pięknym pieprznikiem jadalnym. Patrzcie, ile tutaj ich jest. Chyba te były wtedy też, bo one były takie dosyć gołym okiem widoczne, ale zobaczcie, no kurczę. Nic tylko zbierać takie pieprzniki. Czemu nie? Większe już mi są wcale niepotrzebne do szczęścia. I to takie te, które tutaj siedzą we mchu, to one są w bardzo dobrej kondycji. Troszkę może białe od wierzchu, ale od spodu zobaczcie, no. Jak najbardziej. Zbiorę tu troszkę, ojejku. Patrzcie, ile tu wychodzi w głębi. Co tu się będzie działo za 2 tygodnie, załóżmy, może 3. Tutaj widzicie te wszystkie drobne i tam. Jo. Bardzo dużo zostawiam takich maluszków, które w zasadzie mi są zbędne. A niech sobie podrosną. Ale jednocześnie uzbieramy coś, no zobaczcie. Już nie jest źle, a to jeszcze nie koniec. Mam nadzieję. I tu są kolejne takie wielkie. Ja nie wiem. Dobrze, że ich wtedy nie wyzbieraliśmy. Popatrzcie. Toż to już są pełnoprawne pieprzniki jadalne. Ale czad. I tam widzę kolejnego. Czekajcie. Tu jest jeszcze jeden. Dwa, trzy. O, jak fajnie. Raz, dwa. I trzy. Tu maluszka zostawimy. A tu patrzcie, ile małych takich bumbelków. Będą plony kurkowe w tym roku, mówię wam. A słuchajcie mnie, bo ja wiem, co mówię. Tutaj takie dwa suszki to zabierzemy. Reszta niech się zostanie. Jutro ma padać, pojutrze ma padać. I szczerze mam nadzieję, że te prognozy się spełnią i naprawdę mocno popada, bo jest dosyć sucho. A tutaj tyle tego wyrasta, że normalnie szkoda by było, żeby to wszystko nam się zeschło.
Dobra, jeszcze ostatnia miejscówka na kurki. Tutaj też wtedy rosły. Pamiętam, że były takie bardzo, bardzo malutkie, no ale zobaczymy, może chociaż kilka podrosło na tyle, żeby je zebrać. No a jak nie, no to trudno. To co mamy będzie musiało nam wystarczyć. Czekajcie, bo to gdzieś tu było. No tutaj. Ale patrzcie, jak to pięknie już wygląda. Setki niedługo tu będą. No tu mógłbym już śmiało pozbierać kilka. Wiecie co, wilgotno tu jest, o dziwo. I teraz mam zagwozdkę. Czy brać te największe, a resztę zostawić? Czy zostawić wszystko? No tą to mogę wyciągnąć spokojnie, z czystym sumieniem. Te dwie pewno też. No i podobnie z kilkoma tutaj by można było uczynić. Co wy byście zrobili, gdybyście byli Piotrkiem? Niektórzy pewno napiszą, żeby wszystkie brali jak leci, bo zaraz je ślimaki zjedzą. Tak jak mi ostatnio ktoś napisał, że 2-3 dni nie będzie śladu. No jak widać jest ślad, grzybki urosły. I pomimo suchej dosyć pogody, no rośnie ich coraz więcej. Te wszystkie żółte kropeczki, które widzicie, to są młode pieprzniki jadalne. Na pewno nie chcę tutaj deptać. One w ogóle luźno wychodzą, ty. Prawie, że... Patrzcie. Prawie, że się nie trzymały podłoża. Na pewno nie chcę tu deptać, bo niedługo będzie ich tu jeszcze więcej, tak więc szybciutko stąd uciekamy. Wziąłem jeszcze te 4. W koszu jest całkiem fajnie jak na czerwiec, no kurczę, ja jestem szczęśliwy. I to już 3 odcinek w zasadzie w ciągu miesiąca grzybowy u mnie, tak więc bijemy rekordy. Słuchajcie moi drodzy, będę powolutku kończyć. Nie mam za bardzo już zbytnio pomysłów, gdzie by tu pójść szukać jakichś grzybów, które by mogły o tej porze rosnąć. Podejrzewam, że gdybym pochodził tak cały dzień, to może bym jakiegoś jednego ceglaka wychodził, ale no mija się to trochę z celem, nie ma sensu jak dla mnie. Miałem też zjeść te czarcie jaja, ale wiecie co się stało? Stało się tak, że ja po prostu przyjechałem tutaj do tego lasu, to wziąłem z samochodu tylko psa, koszyk i GoPro i zostawiłem całą resztę łącznie z nożykiem, tak więc no niestety, żeby obrać czarcie jajo, nóż jest niezbędny. Ale to nic straconego, na pewno ich będzie niedługo cała masa. Obiecuję, że jak kolejne znajdziemy, to je od razu po prostu obiorę i zjem. A zresztą jadłem już kilka razy na tym kanale, tak więc jak ktoś chce bardzo dzisiaj to zobaczyć, to niech sobie poprzegląda filmy z zeszłego roku, sprzed 2 lat. Chyba jest w tytule nawet któregoś z nich to czarcie jajo. Tak więc zostawiamy te pieprzniki. Ja je tutaj takim delikatnym łukiem obejdę. Patrzcie, nawet tutaj będzie ich cała masa. Neska, uciekaj od moich kurek. Już. Dziękuję. I słuchajcie, dzisiaj się na ten moment powoli żegnam. Dziękuję wam wszystkim raz jeszcze serdecznie za te ostatnie 3 lata. O, gołąbek. Nie widziałem go wcześniej. Na bank jadalny, ale nie będę go ruszał, bo jest cały oślimaczony. Czyli jak widzicie, gatunków grzybów no jest coraz więcej dookoła. W tym tygodniu ma konkretnie popadać i mam nadzieję, że te prognozy się spełnią i pod koniec tygodnia albo w przyszły weekend będę mógł pojechać i nagrać dla was kolejny grzybowy vlog. Natomiast jutro jest kolejny ambitny plan. Jutro jedziemy na poziomki, które jak wiecie doskonale w dużej ilości tam w jednym z tych nowo odkrytych lasów rosną i też bym nie chciał ich przegapić. Większość osób, jak się pytałem pod tym ostatnim filmem, w którym one były, ile jeszcze czekać, to mi pisaliście tak 2-3 tygodnie. Minęły niecałe 2, więc to jest chyba najlepszy moment, żeby po prostu pojechać i sprawdzić. Tak więc moi drodzy, nie żegnam się na długo, bo widzimy się jutro. Na ten moment dziękuję wszystkim, którzy zostali ze mną do końca. Do zobaczenia wkrótce.